Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych szybciutkich inforojkach. Kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć dokładnie trzy tematy. Zacznę od kwestii najważniejszej, dla mnie bardzo istotnej. Mianowicie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za pomoc, jaka została mojej osobie udzielona. Jeśli chodzi o te pytania, które wystosowałem w Waszym kierunku w ostatnim odcinku Rock'n'Roll Borderlands. Bardzo Wam dziękuję. Nie chcę tutaj dziękować jakimś konkretnym osobom z osobna, albowiem po prostu trochę tych osób było. Po raz kolejny pokazaliście, że można na Was liczyć, że służycie pomocą. Jest to dla mnie kwestia bardzo satysfakcjonująca i co najważniejsze, pozytywna w skutkach, albowiem wszystkie te mankamenty, z którymi się borykałem, dzięki Waszej pomocy zostały zniwelowane. Wszystko już chodzi, działa jak należy. Bardzo Wam serdecznie ukrywam, że taki stan rzeczy jak najbardziej pozytywnie wpływa na jakość i pewną, powiedzmy, na jakość właśnie robionych materiałów, jak i na całe ułatwienie całego przebiegu właśnie tworzenia tych wszystkich materiałów. Jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania. Dziękuję Wam serdecznie. Kolejna sprawa to nie było ostatnio specjalnie okazji, bym mógł Was zaprosić do lektury moich poszczególnych tekstów, które ostatnimi czasy udało mi się napłodzić na serwisie gameplay.pl w ramach mojego bloga Zgrajmy się. Otóż uzbierały się dokładnie cztery teksty, do lektury których serdecznie Was zapraszam. Mianowicie będziecie mogli zaznajomić się, co powstanie z paintballem na żywo i komputerową grą sieciową. Bardzo sympatyczny filmik, zarówno dla miłośników sieciowych FPS-ów, jak i amatorów gry w paintball. Serdecznie polecam. Paintball na żywo plus gra komputerowa równa się fenomenalna machinima. Tekst numer pierwszy. Tekst numer drugi to domówka bez YouTube'a, 16 odcinek mojego jednego z tysięcy cykli forfiterów, czyli jak dzisiejsze domówki wyglądają, czy to dobrze, czy to źle, że głównie opiewają na korzystanie z dobrodziejstw wynikających z używania YouTube'a. Tą rozkminę zostawiam Wam, zapraszam do lektury tekstu. Tekst numer 3 to 45 odcinek cyklu Royal Point of View i myślę, że coś interesującego dla miłośników ludologii, albowiem czwarta ściana oraz przede wszystkim burzenie tej czwartej ściany powinno zainteresować właśnie osoby, które powiedzmy starają się tak naukowo podejść do gier. Kwestia ostatnia, najświeższa, dzisiejsza to 32 odcinek szybkiej rozkminy, to znaczy ile jesteście w stanie wytrzymać. O co dokładnie chodzi? Zajrzyjcie i się dowiedzcie. Obczajcie, skrytykujcie, poprawcie, skomentujcie. Kochani, to dokładnie jeszcze raz były cztery artykuły, do których lektury Was serdecznie zapraszam w ramach, powiedzmy, poznania mojego poglądu na wirtualny świat z perspektywy elektronicznego papieru, niekoniecznie obiektywu kamery. Kwestia ostatnia, być może w jakimś stopniu pomocna z kolei dla Was, mianowicie rejestruję kilka, powiedzmy, takich opinii negatywnie ustosunkowanych do jakości dźwięku. Ja mam świadomość, że to jeszcze, powiedzmy, nie działa tak jak należy. Jeszcze w tym pogrzebie postaram się jeszcze jakoś to, powiedzmy, ogarnąć, ale wiem, że bardzo pomaga całkowite wyciszenie basów w głośnikach. W tym momencie niweluje się całkowicie to buczenie, czy trzeszczenie, czy świszczenie, zależy co tam macie. Ja mam dobrze, co nie zmienia faktu, że nie musicie mieć tak samo. Także spróbujcie wyciszyć Was, jeśli chodzi właśnie o materiały nagrywane kamerką internetową, bo jak zdążyliście już zauważyć i przede wszystkim usłyszeć, kamera internetowa nie daje ciała na tym gruncie. Kochani, to by było tyle. Podziękowania dla Was. Zaproszenie Was. Wskazówka również dla Was. I trzymajcie się, bo jeszcze dzisiaj soczyste, prymitywnie i myślę, że weekend również powinien przynieść coś bardzo fajnego. Ha ha! Smoking!